imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, Ty zapraszasz nas na swoją krzyżową drogę. To droga prawdy o Tobie i o mnie. Ileż to razy w życiu pytam, kim jesteś, Panie? Katechizmowo jesteś miłością i miłosierdziem. A jakim jestem? Jakże często słabością, nędzą i szamoczę się bezsilnie na tej drodze i krzyczę i wołam o pomoc. Niejednokrotnie leżę jak umarły i nie wiem, co się ze mną dzieje. Mijają mnie ci, od których spodziewam się pomocy i czuję się jak ktoś, kto umiera. Ratuje mnie Samarytanin, który idzie drogą mojego życia. Nie mija mnie. W miłości dotyka mojego serca. Czynem i słowem głosi miłosierdzie. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.
może skazać miłość na śmierć. To Ty, Panie, pytasz mnie, czy pozwolisz kochać się bardziej. A ja chowam się w lęku, w oskarżeniach. Oskarżam Boga w sobie i bez słów krzyczę Mu w twarz. Nie ja, Panie, nie zasługuję na tę miłość. Coś mi się tylko zdawało. Są inni, lepsi, ważniejsi. To oni potrafią kochać. Ja do tego nie dorastam. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Miłość nigdy nie ustaje. Stoi przede mną miłość, która chce mnie otruć, a ja ją odrzucam. Bo bardziej wierzę własnemu odczuciu niegodności. Wszyscy, tylko nie ja, Panie. Ja jeszcze nie potrafię kochać. Za niedowierzanie Twojej miłości przepraszam Cię, Jezu. Jezu Chryste ukrzyżowany, stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przeżywać będziemy słowa pięknej pieśni Domine non secundum. Nie według grzechów naszych, któreśmy popełnili, z nami postępuj, o Panie, ani nam odpłacaj według naszych złości. O nie pamiętaj, Panie, dawnych grzechów naszych. Rychło niechaj nas spotka Twoje zmiłowanie, albowiem biedni jesteśmy bardzo. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu. Dla chwały imienia Twego wybaw nas, Panie, i przebacz nam grzechy ze względu na imię Twoje.
Dlaczego się boję?
może ciągle w moim sercu mam fałszywy obraz Boga. Pierwszym rodzicom szatan wsączył lęk przed Bogiem. Ten lęk jest we mnie. On mówi, że nie dojdę do celu, że nie dam rady wytrzymać cierpienia, że ponad moje siły jest przyjęcie woli Bożej. Kiedy wierzę temu słowu kłamstwa, nie wierzę Bogu. Nie wierzę w sile łaski, ale wierzę własnemu lękowi, upadam w niewierności. Kłamstwa, odmowy i wierzę we własne zabezpieczenie. Jeżeli widzę tylko ból, to nigdy nie odnajdę Ciebie, Panie. Ty pełna łaski, módl się za nami. Wtedy, kiedy upadam, uprosiłem powstania. Jezu Chryste ukrzyżowany, stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Swojego kochanego synka na tej strasznej drodze.
kiedy był sponiewierany i zniszczony cierpieniem, jak żaden inny człowiek. Wiedziałaś, co to znaczy ufać wtedy, kiedy wszystko, co widać i czego się doświadcza, zdaje się krzyczeć, że Bóg mnie nie kocha i że mój los jest mu obojętny. Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja. O Tyś łaski pełna, czystości anielskiej, święta nad świętymi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, Matko czystej miłości, Matko pięknej miłości, Matko pięknych spotkań na drogach ludzkiego życia, naucz nas świadczyć o tej miłości. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Rozważając tę stację, usłyszymy w języku łacińskim słowa Ignare o Domine Hendla. Racz, Panie, w dniu dzisiejszym zachować nas od grzechu. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami, jako my w Tobie ufność pokładamy. W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki.
zachować mój grzech i zmiłuj się nade mną. Niech miłosierdzie Twoje każdego poranka wschodzi nad mrokiem i nocą mojego zagubienia, mojej niewiary, mojej trwogi, mojego smutku. Z radością chcę wyciągnąć rękę, by pomóc dźwigać Ci krzyż. Jezu Chryste ukrzyżowany, stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Dotknięcie nie zmniejszyło Twojego cierpienia.
baśni i czyn. Mam sobie wyryć w pamięci, bo jestem tą wyspą, która dryfuje gdzieś po morze. Słów ust po falach ciał zdobytych na jeden raz. I patrzę w dal. Dziękuję Ci, Panie, że nie jestem wyspą samotną, że jest obok mnie ktoś, kto dla mnie jest Weroniką. Jezu Chryste ukrzyżowany. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ciężary moich słów. Baranku Boże,
zmiłuj się nade mną. Jezu Chryste ukrzyżowany. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Pytam więc dzisiaj siebie, kiedy
kiedy moje serce płakało z powodu mojego grzechu, z powodu mojego zagubienia, z ciemności, w której trwałem, którą wybrałem. Ja nie mam czasu, Panie, zbyt wiele na to, by kochać. I staję przed Tobą, by skarżyć się na swój los. Ale mam nadzieję, że dotkniesz mojego serca. Ty, Panie, wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezu Chryste ukrzyżowany, stacja 9. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Święty, święty, chcemy wyznawać, że
Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Królem. Właśnie dlatego, że niektóre bolesne upadki są małe i drobne. Wkraczają w nasze życie niepostrzeżenie. Nie chcę korzystać ze sposobności. Nie chcę liczyć na Twoją protekcję, Panie. Chcę wziąć miłość w moje ręce. Chcę ją ogrzać w moim sercu, by dać ją drugiemu człowiekowi, by z nim razem, a potem kolejny raz i kolejne dziś. Upaść i wyśpiewać, wywyższam Cię, Panie, za Twoją miłość, która mnie podnosi, nawet z największego upadku. Nawet wtedy, kiedy we wszystko zwątpiłem. Nawet wtedy, kiedy już nikomu nie wierzyłem. Ty, Panie, byłeś gdzieś na dnie mojego serca. Po to, by wszystko mogło zacząć się od nowa w moim życiu. Jezu Chryste ukrzyżowany. Stacja 10. Pan Jezus szatę obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Thank you.
lecz mój grzech. A miało być zupełnie inaczej. Nigdy się to nie stanie. Bym Cię opuścił. Nie ja, Panie. Nigdy nie zdradzę. Pozostanę wierny. A jednak staję, by w tej ciszy przeżyć Twoją bliskość. By odrzeć ze swego ciała to wszystko, co mnie zdobiło. Czemu poklaskiwał ten świat? Co wzbudzało ogólny zachwyt? Rozumiem, że to miesz być. Że to zmienia mój obraz. W tej ciszy Golgoty widzę moje serce skruszone. I to jest najpiękniejsze. Niczym go nie przyozdobię. Łaską Twego miłosierdzia. Jest odarty nie tylko z szat. Stoisz drżący z bólu i pohańbienia. A jednak jesteś najpiękniejszym z synów ludzkich. To nie gwoździ Cię przybiły. Moje serce, ciągle rozdarte, ciągle szukające siebie, zapatrzone w siebie. Jezu Chryste ukrzyżowany, stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Miłość przy
na drodze miłości, którą mnie prowadzisz, stają przede mną zadania, stają przede mną wyzwania, które są jak przybicie do krzyża. I wtedy dezerteruję i uciekam. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotyka? I pod Twoim krzyżem czuję się nieswojo. Poddaję się zaprzeczać temu wszystkiemu, co mi obiecałeś, że będzie tak pięknie, jeżeli uwierzę. Nigdy nie będę sam. A cierpienie, a ból będą gdzieś z daleka. I na co wtedy patrzę? Szukam ciągle tych ludzkich rozwiązań. Ale czy wpatruję się w Ciebie, Króla, którego ramiona wznoszą się na wysokości krzyża? I w tej śmierci życie tryska, jak niegdyś Bóg się rodził, a moc truchlała. Króluj, Panie, w moim życiu, które staje się darem i ofiarą. Jezu Chryste ukrzyżowany, stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Usłyszymy teraz utwór w języku łacińskim Mozarta z rekwiem de mol Lacrymosa. Od niu szlochu, kiedy z popielnego prochu człowiek winny na sąd stanie, oszczędź go, dobry Boże, Jezu nasz i w zgonu Boże, daj mu wieczne spoczywanie. Thank you.
zmartwychwstania. Tu i teraz staję przed Tobą, Panie, pod krzyżem, aby wypłakać mój ból nie z powodu Twojej śmierci, ale z powodu Twojej miłości, której ciągle do końca nie rozumiem, bo Ty do końca mnie umiłowałeś. Jak potężna jest Twoja miłość. Za jakim Jezusem idę? Czy idę za Nim wtedy, kiedy pozwala się ukrzyżować? Czy uczę się od Niego żyć miłością ukrzyżowaną? A może jak apostołowie uciekam i ukrywam się przed cierpieniem? I z czym stanę na ten sąd? Dlatego oszczędź, dobry Boże, Jezu nasz, za każdą moją ucieczkę przed cierpieniem. Przepraszam Cię, miłości niepojęte, miłości ukrzyżowane, miłości stracone, porzucone i podeptane. Jezu Chryste ukrzyżowany. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Na wszystko przychodzi czas.
również i na odpoczynek. Ile jest w moim życiu zmarnowanych chwil, a przecież każda jest chwilą zbawienia. I w każdej, całym moim życiu mogę wypowiedzieć: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech w moim życiu, sercu, święci się Twoje imię. I chlebem chcę się dzielić. I sercem, i dobrocią, i być oparciem dla drugiego. I odpuszczać innym, kiedy mnie ranią i zdradzają. Chcę być, Panie, cząstką Ciebie. Wtedy, kiedy się modlę, Ojcze nasz, nie Ojcze mój, bo wtedy jesteśmy razem. Wtedy ktoś obok jest moją siostrą, jest moim bratem. Jezu Chryste ukrzyżowany. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Usłyszymy teraz w języku łacińskim utwór Ave Verum. Witaj ciało prawdziwe z Panny Marii zrodzone, któreś prawdziwie cierpiało i ofiarowało się za ludzi na krzyżu. Z Bogiem, którego przewodzonego wypłynęła krew z wodą, bądź naszym posiłkiem w chwili śmierci.
ale wystarcza mu, by zmienić w jej historii. Moc miłości, która miała objawić się w zmartwychwstaniu, miała dotknąć każdego, również mnie, tu i dzisiaj. Ta moc dana mi w Chrzcie Świętym pragnie mojej miłości, mojej wiary, mojego świadectwa wiernego aż po grób. Bo przecież wierność jest owocem miłości, a miłość jest owocem modlitwy, a modlitwa jest owocem ciszy. I wracamy do tego miejsca, tu, gdzie dla nas wszystko się zaczyna i na ziemi kończy. W tej świątyni ciszy, w tej ciszy, w której odnajduje siebie zanurzonego w Bogu, który staje się pokarmem, posiłkiem na każdy dzień. Chcę uznać, Panie, Twoją miłość wyznać, nią na nowo się ucieszyć, uradować i umocnić i dziękować Ci za Twoją drogę. Nie śmierci, ale życia. Za drogę mojego życia. Proszę, aby mocą Twojej łaski moje życie było czytelnym świadectwem Twojej miłosiernej miłości. A moje pieśni płynące z serca były zawsze słowami uwielbienia. Najpiękniejszą chwilą każdej drogi krzyżowej jest Komunia Święta, kiedy możemy przyjąć to prawdziwe ciało z Panny Marii zrodzone, jak słyszeliśmy w tej cudownej pieśni, które prawdziwie cierpiało, prawdziwie się ofiarowało za nas na krzyżu. Bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. Pragniemy więc z tak przygotowanymi sercami przejść do ołtarza, by to ciało przejąć i adorować, by ono stało się mocą i siłą do tego, aby kochać. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Módlmy się więc wspólnie, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, Pani, nie jestem godzien,